Cześć, minęło jakieś pół godziny od momentu, kiedy to ciasto wystawiliśmy, żeby wyschło, także konsystencją to będzie przypominało taki placek troszeczkę. To jeszcze jest ciepłe, także przekładamy mniej więcej taką porcję na ul, na rodzinkę. Nie jest to tak samo elastyczne, jak to będzie fondant. Fondant jest troszkę inaczej robiony, taki kupowany fondant, tak? Tutaj, jeżeli Wam wyjdzie konsystencja trochę taka bardziej kryształowa, warto troszeczkę dłużej popracować mikserem, może na większych obrotach. Generalnie to nie ma znaczenia, tak, dla pszczół. Zakrywamy to w papier woskowy, to mniej więcej tak dociskamy, żeby to rozłożyć. I taką właśnie porcję na to sobie zawijam zawsze, robiąc taką kopertę tego ciasta. I to podaję do ula, tutaj nacinając w kilku miejscach, czyli nabijając nożem, tak, robiąc jakieś otwory, że te pszczoły się do tego dostały. To kładziemy na ramki, przykrywamy czymś ciepłym, ocieplającym, jakąś poduszką, czy czymkolwiek tam chcecie, żeby to w miarę było ciepłe, żeby pszczoły do tego miały dostęp. One to pobiorą generalnie przy tej pogodzie w granicach 2-3 dni, powinno to wszystko zniknąć i wtedy papier wyrzucamy. Tak jak mówiłem, plusem tego ciasta jest to, że czy fondanta, jak to nazwiemy, że tu możemy dodać właśnie olejki eteryczne, możemy dodać też dodatki paszowe, szczególnie na wiosnę. Świetnie to działa na nozemę. Nie wiem, czy jakieś tam badania są, na pewno są na ten temat, można byłoby szukać. Aczkolwiek bardzo dużo osób, pszczelarzy na zachodzie to stosuje właśnie na podkarmianie zimowe, no właściwie jesienne, późno jesienne po pełnym zakarmieniu. Te ciasto ma taki intensywny zapach olejków i na tym nam zależy. Tu możemy dodać tymol, trawę cytrynową czy miętę pieprzową, drzewo herbaciane i dzięki temu, mówię, będziemy zwalczać nozemę czy zwalczać inne patogeny. Także spróbujcie, jak to Wam wyjdzie. Tam dawki troszeczkę można zmniejszać, zwiększać, jeśli chodzi o ilość wody do cukru. Ważne jest to, aby nie dłużej niż 20 minut tego nie gotować, bo powstanie duża ilość HMF i powstanie też duża ilość, może powstać karmel, tak? Tego chcemy uniknąć, bo tym łatwo zatruć pszczoły. Także zapraszam do spróbowania. To nie jest trudne. Uważam, że każdy taki pszczelarz hobbystyczny powinien to próbować. Duzi pszczelarze troszeczkę inaczej to wykonują, a tu nie ma znaczenia, efekt jest ten sam, tak? Dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będę coraz więcej wrzucał filmów takich, no, ciekawych, myślę, dla początkujących, ale też dla pszczelarzy bardziej zaawansowanych. Dzięki!